Cześć, witam Was w kolejnym filmie związanym ze sprzedażą online. Dzisiaj rozpatrzymy temat drabinki cenowej. W jaki sposób wystawiać produkty tak, aby łapały sprzedaż, aby nie ginęły gdzieś tam w kolejnych stronach listingu na Allegro. Pokażę Ci, w jaki sposób budować strategię cenową, aby te produkty na początku może nie zarabiały, ale coraz wyżej były na ofertach i aby Twoja oferta była na tyle atrakcyjna i cenowo, i ofertowo, i produktowo, aby zaczęła się sprzedawać i tak jak tutaj masz na wykresie, szła, aż wyszła. Dobra. Na razie tutaj zostaniemy na tej stronie, powiem Ci to teoretycznie, a później pokażę praktycznie na Allegro. Na samym początku wystawiasz produkt. Załóżmy, że Twoja oferta, Twój język korzyści, język sprzedażowy jest ok, czyli jeżeli Twój klient trafi po tytule, trafi po miniaturce, masz wszystko dograne, to kupi. Ale jaką cenę wystawić? Na sam początku moja propozycja, abyś wystawił na okrągłe zero, czyli nie zarabiasz, doliczasz tylko koszty prowizji, koszty Allegro Smart i tyle. I możesz chwilowo nie zarabiać, żeby później zarobić dużo, dużo więcej. Jeżeli wystawisz na zero, to Twoja oferta, dajmy na to, sprzeda się 10-20 sztuk. Dzięki temu będziesz wyżej wyświetlany, dzięki temu będzie zapisane na Twoim liczniku 20 sprzedaży i klient, który zobaczy Twoją ofertę, będzie wiedział, że to jest coś konkretnego, że inne osoby zaufały, innym osobom ta korzyść jakby była ważna, ta korzyść była osiągnięta i połapiesz pozytywy, połapiesz opinię, może ktoś Ci wystawi zdjęcie z produktem, który w domu otworzył, jest zadowolony, dał jakąś opinię i Twój listing, Twoja oferta ruszy wyżej. Systematycznie dokładając po parę złotych idziesz do góry, w zależności jaki to jest produkt, bo jeżeli masz droższy produkt, no to wiadomo, że parę złotych to będziesz 2 lata dochodził do ceny, która Cię interesuje. Tutaj trójka to jest cena, która Cię interesuje. Jedynka to jest ta cena startowa. Tak jak mówiłem, na samym początku wystawiasz na zero i później wraz ze sprzedażą dokładasz, aż dochodzisz do ceny, która Cię interesuje najbardziej. Też nie przesadzaj, no bo jeżeli będziesz najdroższy na Allegro, no to ta oferta będzie po prostu za droga. Czemu ta cena ma znaczenie i ilość osób, która kupiła od Ciebie, ma znaczenie? To są już względy psychologiczno-socjologiczne. Zastanów się, czy byłeś kiedyś na targu, byłeś gdzieś w galerii, w sklepie i widziałeś, że w jednej kasie albo u jednego sprzedawcy stoi kolejka długa jak stąd do wyjścia, a u drugiego stoi dosłownie kilka osób. Dzieje się tak, czasami nawet oferta, cena nie ma znaczenia, tylko właśnie ta ilość osób decyduje o tym, że się ustawiamy tam, gdzie jest dużo osób. Dlaczego? Ponieważ jest to dla nas potwierdzenie, że tam się sprzedaje dobrze, że cena jest dobra, że jakość jest dobra. My to zakładamy automatycznie. To jest nasza taka podświadomość. Od zawsze kolejki decydowały o tym, co się sprzedaje. W internecie to działa trochę w inny sposób, ale dalej duże znaczenie ma to, że jeżeli produkt się sprzedaje w ilościach 100, 200, 300, 400, 500, to znaczy, że jest dobry, że ludzie to polecają. Jeżeli jakość sprzedaży jest ok, oferta jest ok, to ta sprzedaż będzie dalej rosła. Ja zaraz Ci pokażę produkt, który jakiś czas temu też kręciłem w innym filmiku i sprzedawał się w ilości 500 sztuk na miesiąc, a teraz już jest to około 650 sztuk. Więc pamiętaj, cena podstawowa, idziemy do trójki, od dołu do góry. Dobra, teraz przejdziemy na Allegro i pokażę Ci właśnie na podstawie, tutaj co innego robiłem. Zobacz, tu jest aparat fotograficzny. Zaczniemy od samej góry, to są oferty, które promowane są, czyli oni tą oglądalność, oni tą sprzedaż generują za pomocą reklamy. To jest właśnie jeden z etapów. Albo reklama,
albo cena i reklama. Tylko że wtedy już musisz mieć naprawdę dużo produktów, bo zanim się rozpędzisz, to musisz mieć co sprzedawać. Tu ta firma Mishmash zawsze się powiela, ponieważ oni dobrze siedzą w elektronice. Tu sprzedaż około 200 sztuk w ciągu 30 dni, cena 49,99. Zobacz, tu jest wszystko, co może być. Moneta, zapłać później, jakiś tam rabat, super sprzedawca. Tu jest jakieś logo, darmowa dostawa, kup taniej 30 zł, dostawa w poniedziałek do 10 miast. I patrzymy dalej. Tu masz już produkt droższy za prawie 80 zł, 37 osób to kupiło. Możesz równie dobrze robić pół dropa, kupując, wystawiając u tego, a sprzedając za 79 zł, zarabiasz wtedy 30 zł na sztuce. Jeżeli sprzedasz 37 sztuk, no to już masz około tysiaka. Dobra, tu masz podobne ceny, bo to jest ten sam producent, ale różne kolory. Zobacz, on jak to reklamuje, to to się wyświetla dużo wyżej. Tu masz jakiś produkt podobny, ale już bez tych ozdobników, bez loga, jak któreś tam jest, a to nawet chyba nie logo, tylko dziurki. Ale to jest ten sam produkt, po prostu taki goły, miniatura też nie jest za specjalna. No ale jakoś tutaj sprzedaż generuje przez to, że są reklamy, super cenę ma, bo jest tańszy, ale to na pewno jest dużo lepsze niż od tego. Miniatura, opis, to już tam nie ma znaczenia, może ma lepiej dobrane słowa kluczowe. Tu jest dalej to samo, tu zobacz, ktoś sprzedaje za 100, za 99 zł, też sponsorowany, 183 zł. 183 osoby, przepraszam, ale to jest już prawie dwa razy droższe niż tamto, więc zobacz, co robi miniatura i reklama, która celuje do klienta, idzie bezpośrednio do niego. Zobacz, tutaj za 29 zł możesz to kupić i wystawiać tam, zrobić lepszą miniaturę, dołożyć jakieś zdjęcia i to jest to samo, tylko bez tych nakładek. Tutaj widzimy podobne ceny, dychę drożej, tu jest to samo. Tutaj jest trochę drożej, 118 osób. No ale widzisz, już jest droższe, ale też się sprzedaje. Zawsze musisz pamiętać, czy opłacać się sprzedawać. Jeżeli osiągniesz drabinkę cenową i nie będzie sprzedaży, to albo ten produkt w ogóle się nie nadaje, albo nie ma klienta na niego, albo coś jest z Twoją ofertą i musisz to sprawdzić. Możesz też dać reklamę, ale jeżeli przez dłuższy czas nie będziesz zarabiać, to po prostu nie ma to sensu. Ale jeżeli wystawisz od razu z wysoką ceną i nie będzie klientów, to zastanów się nad tą drabinką cenową. Nie rób też dużych przeskoków cenowych, jeżeli będziesz sprzedawał, to systematycznie podwyższaj tą cenę, ponieważ algorytm może zablokować Twoją ofertę w tym sensie, że już nie będzie na samej górze, tylko spadnie od razu i nie będzie jej polecał, więc musisz stosować wolno wzrosty cenowe. Zobacz, tu też już masz koło stówy, 69 osób. Dwa razy drożej, może mniej sprzedających, ale dużo więcej zarobisz na 69 sztukach. Mniej wysyłania, mniej kurierów, mniej roboty, mniej wszystkiego i większa marża na jednym produkcie. Tutaj jeszcze pokażę Ci to na przykładzie pompki elektrycznej, która też była autorem, była bohaterem mojego jednego z moich filmów, ale chodzi o to, żeby pokazać Ci, jak cena generuje sprzedaż. Zobacz, tu jest firma, która sprzedaje 158 sztuk. Tutaj będziesz miał produkt, który 638 się sprzedaje, to ten, co Ci mówiłem. On jest sponsorowany, ale generuje sprzedaż. Ktoś pewnie, kto to ma, kupił dużą ilość w Chinach albo sprzedaje to ciągle i mógł sobie pozwolić i na reklamę, i na tą cenę. Tu też są inne produkty, 60 osób tańsze, ale tamte sprzedają się dużo, dużo lepiej. Zobacz, tu masz 269 osób, też jest promowane, ale tylko 44 osoby kupiły. Albo to jest świeża oferta, która będzie się pieła, albo coś jest z tą ofertą nie tak. Tu masz to samo, też jest promowany, ale 7 osób, więc może to być świeży temat. Tu są same promowane. Widać, że jest popyt na to, idzie sezon, rowery, samochody, więc wszyscy to sprzedają. Prywatny sprzedawca i też promuje, ale za 270 zł. O, niżej to już widzisz, 37,225, to już nie jest promowane. Tu też już nie jest promowane. 22 osoby.
to już nie są promowane. Wróćmy jeszcze do tego. Może to... Już nie będę powiększał tego. Pamiętaj o strategii cenowej. Wystawiając na samym początku produkt, musisz wyjść jak najwyżej w listingu na kategorii, w której będziesz to sprzedawał. Jeżeli wystawisz produkt w ostatecznej cenie, a nie jest on jakoś mocno konkurencyjny, albo tego produktu, co ty sprzedajesz, jest naprawdę, naprawdę dużo, to musisz się zastanowić, czy to się w ogóle opłaca, czy to się sprzeda. Więc pamiętaj o tym, żeby wystawić to drabinką cenową. Czyli na samym początku zarobisz mniej, później, jeżeli pojawią się pierwsze sprzedaże, idziesz o cenę wyżej i tak aż do ceny ostatecznej, która spowoduje, że będziesz sprzedawał po prostu coraz więcej, ale będziesz miał już zadowolonych klientów, będziesz miał opinię tego produktu, będziesz miał licznik z prawej strony, który będzie mówił o ilości sprzedanych i wtedy klient, który kolejny przyjdzie na Twoją ofertę, będzie, nie dość, że Cię szybciej znajdzie, bo będziesz wyżej wyświetlany na liście, to te wszystkie sprzedaże powodują, że on będzie czuł pewność, że to jest dobry produkt, to jest pewny produkt, że nie będzie musiał mieć problemu z nim, że kupi i będzie zadowolony. Jeżeli była to jakaś wartość, daj łapkę w górę, subskrybuj mój kanał, wejdź na mój kanał i znajdź wiele filmów związanych ze sprzedażą online, z e-commerce'em, z motywacją i rozwojem osobistym. Jeżeli masz pytania, pisz śmiało w komentarzu, wejdź także niżej, nie w komentarze, tylko w linki, aby zobaczyć, co darmowego przygotowałem do Ciebie oraz skorzystaj z kursów, które pozwolą Ci zyskać wiedzę, która da Ci sprzedaż. Jeżeli masz tą wiedzę, to ok, szlifuj ją i ucz się na błędach. Jeżeli nie masz, możesz śmiało wejść i znaleźć coś dla siebie. Za dzisiaj serdecznie dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymaj się, cześć.